Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś mam dla Was bardzo ważne wezwanie Jezusa sakramentalnego do ludzkości. Jest to bardzo ważne orędzie na te obecne, ostateczne czasy. Ale zanim do niego przejdę, to pokrótce tylko chcę prosić wszystkie nowe osoby, które są na kanale, do tego, aby wzięły udział w naszych tutaj codziennych modlitwach na kanale Łukasz Andryszczak na YouTubie. Parę minut dziennie, a naprawdę to pomoże bardzo, bo jak widzicie, wiele się dzieje na świecie, wiele się dzieje także tutaj w Polsce odnośnie tych też rakiet, które spadły, a eskalacja tak naprawdę tych wszystkich zdarzeń dopiero przed nami i wiele zdarzeń jeszcze jakby jest ustawiony w kolejce przez te złe organizacje, przez tych, którzy kierują tym wszystkim na świecie. Więc bardzo ważna jest teraz modlitwa o błogosławieństwo dla Polski, o ochronę przed właśnie trzecią wojną światową. Gorąco zachęcam do tych modlitw. A teraz proszę już Was o skupienie się właśnie na tym orędziu. Tytuł: Dzieci moje, pomóżcie mi ocalić duszę. Módlcie się za te, które najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia na tym świecie i za te, które znajdują się na najniższym poziomie czyśćca. Wezwanie Jezusa sakramentalnego do ludzkości. Dzieci moje, pokój wam. Mój Ojciec przedłużył na krótki czas trwanie swojego miłosierdzia, czekając, aby został ogłoszony piąty dogmat mojej matki. Na jej prośbę przedłużył czas trwania swojego miłosierdzia w oczekiwaniu, aby dopełniły się te wydarzenia. Dzieci moje, pomóżcie mi ocalić duszę. Módlcie się za te, które najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia na tym świecie i za te, które znajdują się na najniższym poziomie czyśćca. Ofiarujcie za nie przynajświętszą ofiarę mszy świętej. Zapewniam was, że wiele z nich zostanie ocalonych. Moc mojej przynajświętszej bezkrwawej ofiary, którą się sprawuje na każdej mszy świętej, uwolni wiele dusz z ognia czyśćcowego i ocali wiele z tych dusz na tym świecie, które znalazły się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Jest wiele dusz, które znajdują się od wielu stuleci według waszego rachunku czasu w czyśćcu, czekając, abyście ofiarowali za nie choćby jedną mszę świętą albo jeden różaniec święty, aby mogły wejść do chwały wiecznej. Dzieci moje, kiedy będziecie ofiarowywać mszę świętą, tajemnice bolesne różańca świętego, różaniec do mojej przynajświętszej krwi, wasze posty i pokuty za duszę w czyśćcu cierpiącej, za duszę najbardziej potrzebujące miłosierdzia Bożego na tym świecie, to wtedy miłość i miłosierdzie mojego Ojca wniesie wiele dusz do chwały wiecznej. Ocali te dusze, które umierają, znajdując się w stanie grzechu śmiertelnego na tym świecie. Ocali te, które chodzą w ciemnościach, i przyniesie ulgę tym, które znajdują się w czyśćcu. Dzieci moje, potrzebuję uwolnić milionów dusz, które znajdują się w zapomnieniu, w czyśćcu, bo większość ludzkości już nie pamięta, aby się za nie modlić. Módlcie się o wieczne spoczywanie dusz w czyśćcu cierpiących, a mój Ojciec wynagrodzi wam za to i będzie pamiętał o tym, kiedy wejdziecie do chwały wiecznej. Za każdą ocaloną duszę na tym świecie albo uwolnioną z czyśćca otrzymacie łaskę przebaczenia, która służyć wam będzie albo waszym rodzinom, kiedy będziecie najbardziej potrzebować tego i kiedy staniecie przed obliczem Bożym. Każda dusza, która zostanie wyniesiona do chwały wiecznej za pośrednictwem waszych modlitw, ofiar i poświęcenia, zamieni się ona waszą orędowniczką na tym świecie i na waszej drodze do wieczności. Ojciec mój, który jest nieskończenie miłosierny,
wynagrodzi wam za każdą duszę, której pomożecie ocalić się na tym świecie, i za każdą, którą pomożecie uwolnić z czyśćca. Dusze czyśćcowe są wielkimi orędowniczkami, módlcie się za nie, a one pomogą wam w waszej bitwie duchowej. Jedno Ojcze Nasz, które ofiarujecie za nie z wiarą, uwolni wiele dusz z ognia czyśćcowego i doda wieczne odpoczywanie wielu tym duszom, które najbardziej tego potrzebują. Modlitwa za nie staje się wielką korzyścią dla waszych dusz, bo jednoczy was w wielkim miłosierdziu mojego Ojca. Módlcie się za dusze, które najbardziej potrzebują miłosierdzia Bożego na tym świecie, i te, które zapomniane znajdują się w czyśćcu, a mój Ojciec wynagrodzi wam za to. Pokój mój wam daję, pokój mój zostawiam wam. Skruszcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże jest blisko. Wasz Mistrz Jezus Sakramentalny, przyjaciel, który nigdy nie zawodzi. Niech cała ludzkość pozna moje orędzia. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie. Thank you.